mash up the place, turn up the place and make them all have fun. And we a blaze the fire, make it fun. Then we mash up the place, turn up the place and make some fun. Why run? And we will end your week just like a sun. Then we mash up the place, turn up the place and make them all have fun. Skrillex a blaze the fire, make it fun. Then we mash up the place, turn up the. Siemaneczko wszystkim, ja jestem SpikerQ i witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku naszej serii Zagrajmy w Spore. Tak, wracamy do tej serii. Pewnie się większość z was cieszy. Jak widzicie, trochę tutaj grałem. Już zbierałem tam z 3 miliony i kupuję, mam zamiar kupić ten układ słoneczny. No to nara, frajerzy. Nie chcecie? Trudno. Wykupowałem tutaj trochę rzeczy, na przykład edytor stwora, trochę broni, baterii i dzisiaj ruszamy do Kroksów. Ale musimy na początek odwołać ich i włączyć wieżyczkę. I musimy gdzieś tutaj, na te tereny polecieć, więc potrzebujemy najpierw znaleźć czarną dziurę. Tam jest jakaś. Na początku wam powiem jeszcze jedno, że jestem wkurzony na pewną rzecz, mianowicie na ten dźwięk głupi. Dlaczego ten dźwięk opóźnia? Może teraz nie będzie opóźniać, mam nadzieję, tam coś poprawiłem niby tak dalej. Próbowałem FreeSound Recorder, ale też nie był dobry. Próbowałem Audacity, ale to jest w ogóle koszmar z tym i tak dalej. O, dobra. Nasza pierwsza podróż przez czarną dziurę. Więc gotowi? Tak to wygląda ogólnie. Druga sprawa jeszcze jest to, że ci, co subskrybują negatywa, wiecie, że jakiś gościu przesłał filmik, że uprowadził negatywka, pozytywka, czyli jakby jego kota, o super wyglądać jeszcze dalej. I ogólnie tam z jednym gościem pisaliśmy coś w stylu misji odbicia pozytywka. I zdziwiłem się dzisiaj, bo tak wchodzę sobie na Facebooka i patrzę na fanpage, że negatyw wrzucił zdjęcie i tam nazwał epicka rozmowa dwóch moich widzów pod filmikiem uprowadziliśmy pozytywka, coś takiego. I się zdziwiłem w ogóle, że negatyw to zobaczył, a nawet nie myślałem o tym nigdy, więc nawet fajne to było zobaczyć. O fuck, dobra, musimy znaleźć coś innego, bo tam nie dolecimy. Tutaj nam ogólnie się rozwinęło to Imperium, to no w sumie zagadamy do nich dzisiaj. Czyli teraz. Rusza FAPL. Tak, tak, super. O, już są w przyjaźni, super. Tam możemy powiedzieć. Więc jeśli dźwięk opóźnia, to naprawdę was przepraszam. Ja nie wiem, co po prostu z tym mogę zrobić. Nie możecie dać jakieś rady, ale FreeSound Recorder też tam się nie zgadza w ogóle z tym. Audacity to koszmar. Naprawdę, więc musicie jakiś czas, nie wiem, przeboleć to, że mi tutaj opóźnia dźwięk. A niczym innym nie chcę nagrywać, bo nie ogarniam innych programów. DX Story, tak dalej. O, jakaś informacja. Planeta ta 3. O, może będzie bajkowa. Ale zrobimy to. Damy monolit. Okej, teraz powinno się rozwinąć tam. O, tam przy jej przyprawę, jak widać. To jeszcze była jedna planeta. Słabiutka. Tam, dobra. Oj, ci energia, dobra. Najpierw postaram się zaprzyjaźnić z Goksami. Tak, to brzmi dziwnie. Ale za to jest odznaka, którą chcę zdobyć. Jak zrobimy z niej wojnę, to już nie mamy szans się zaprzyjaźnić z nim. A, i jak coś, to nagrywam spore, bo mi internet nie działa. Na razie nie wiem czemu. Internet coś nie chce się znaleźć, że tak powiem. I gdzie się znajdujemy? No fucking way. Może użyjemy tego.
Okej. I? Gdzieś niby jesteśmy, no. Bo teraz gdzie? To jest dobre pytanie. Bez jaj, no to on... dobra. No to już z buta. Że tak powiem. O, o tych zagadamy tutaj, zobaczymy co oni mają. Co, coś fajni? To zaszczyt. Macie coś fajnego? Nic konkretnego i wygląda ci głupio. Ale zobaczymy jaka to jest projekta. Bajkowa? Nie. A sorry? Ale trochę jestem przeziębiony. O, czekaj, tutaj. No chwila, ta przyprawa super. I tak nam to nic nie zmieni. Gdzie to tutaj? Okej, dodatki klej, no to jest super. Co tu mamy? Musimy tam polecieć, okej. Jesteśmy coraz bliżej. A, shit, tam nie polecimy. Trzeba tędy. Jeżeli chce się przyjrzeć, to patrzcie, że się te plety się... czekajcie, to się uspokoi. A jak można zobaczyć, to poruszają się. Wszystko się porusza. Jesteście coraz bliżej, oni będą gdzieś tam. Dobra. Spokojnie, mamy broń wyłączoną, co by nie było. Nie chcę między nimi wojny, naprawdę. Jeszcze nie teraz, po zaprzyjaźnieniu się z nimi. Chciałbym mieć dopiero wojnę. Znaczy, chciałbym. Dobra, już jesteśmy w sumie na granicy. Oni powinni być gdzieś tutaj, no dawać mi ich! Co, Groksowie? Nie. To są Groksowie? Nie, to są ty już przyjaźń. To są Groksowie? Tak, są Groksowie. Uwaga. To tam. Właśnie odwodzi... Póki na co skadł. Okej. Fajne. Pamiętam, o, powiem historię, bo zanim ja zacząłem grać w spore, to mi kolega często opowiadał o tej grze i on mówił o tych groksach, o potężni i tak dalej. Ja sobie wyobraziłem, że oni tacy, o, masywni, duzi w ogóle. Jeszcze w ogóle nie znałem spore. I ja myślę, że oni są jacyś potężni, tak w ogóle olbrzymy. No to jest taki kurduper. Ile tam możemy? Okej. Misje by się nam przydały jakieś tam. Okej. Na razie nie odlatujemy. Na jaką planetę mamy? Likon. W układzie Sinis. Gdzie ten układ? To. Najgorsze jest... O, badać 3, super. O. Dobra, najpierw polecie tutaj. O, w mordę.
Ja dobrze, na razie dobrze idzie. To git. No gdzie to jest coś, co tutaj miało być? A gdzieś tutaj? Będzie. Auć. Dobrze jest. Uff. No więc teraz wiecie, jak Groksoe mniej więcej wyglądają. Może Arasapa wróci do nagrywania spore, bo intro nie zrobiłem. I podoba jej się, jak widać. Dobra, chodź ty jeden. Nie chcę dwóch. Sorry, spadnie z góry. Dobra. Teraz pewnie ci tu wrócić, okej. Okay. Nie, nie, nie kradniemy na razie z ich planety, bo to nie będzie fajne naprawdę. Co się pojawiło na pokładowym radarze? Okej. Okay. Czyżby to była kolonia Groksów, cała galaktyka dobrze zna i bezdusznie. Ja mam taki zamiar. Ale patrzcie teraz tak, skaner. Chcę sobie przeskanować to, co oni tu mają. Tej hymny ich można usłyszeć. Mają więcej niż jedno kolonie? Nie. Ale oni ogólnie mogą przyprawy zbierać i tak dalej. Ojej, dobra, nieważne. Z tej planety odlecimy. Będziemy inną planetę Groksów. Nie chcę, żebyście mnie zabili. Okej, okay. Zgodzicie po prostu swoje polerunki, misje. Dobra, najpierw... Gdzie jest ta planeta? Jak... układ jaki? Czekajcie, najpierw musimy tutaj polecieć. Proszę, nie atakujcie mnie tylko. Tutaj. Jakieś konkretne? Nie, dobra. Tutaj. Opsa. Bateria. Weźmy je teraz w siebie. Dobra. Zastanawiam się, czy podczas tej serii pokonamy w ogóle Groksów. Jak tak, to byłby chyba pierwszy raz. Ja nigdy Groksów nie pokonałem. Miałem z nimi duże wojny, miałem dużo terenów ich przejęte. Ale nigdy ich nie pokonałem do końca. Teraz będą obojętni, to dobrze. Widzicie, oni mają przyprawy ogólnie tutaj. Lol. Groks, przecież to przeskanowałem. Macie tu jakieś samochody czy coś? Powinny być. Więc dobra. O, są obojętni. Uff, dobra. Dobrze jest. Teraz tym. Ale muzyczka, kurde.
Nie! Fuck. O Boże, nie no. Wsiadnych narzędzi, tak, fajnie. Shit, nie lubią nas, nie wiem czemu. Tak nagle to się stało, fucken. Dobra, znajdziemy inną ich planetę. Strzelają do nas? Fuck. Dobra, więc teraz tak, tam musimy polecieć szybko. No nie, nie niszcie mnie, kurde. Może dacie mi spokój w tym układzie. Chcę się z wami zaprzyjaźnić. Spyro. Aha, super. Jak nie graliście, to żałujcie. Fajna nawet gierka. No i coś Spyro, to polatasz. A zlikwiduj zarażonych, o kurde. Ups. A teraz trzeba poszukać tych zarażonych. Oni są tak na żółto. Tutaj nic nie widzę, to do kolejnego. Dobra, no gdzie jest to? No teraz to ja tej misji nie mogę anulować, no ale tutaj to jest, powinno być. Jaki szal. No jak to ich nie ma? Super. O! Tu jest jeden. Mamy jednego, jeszcze czterech. Tu. Tak, wy się tam bijcie fajnie. Nie zwracajcie na mnie uwagi. Tutaj. Stąd tyle, dobra. Dobra. Następne. I tutaj. Dobrze. Baterii użyjemy. Co to w ogóle jest? To jest kąt. Aha, bo to jest do środka galaktyki chyba. Tak mi się wydaje. Nie strzelajcie do mnie. No ja pierniczę. Się pomóc, że ci się wycofać. Kurde no. Szlak mnie z nimi zaraz trafi bez kitu. A póki co nie potrzebuję jeszcze naprawy. Gdzie mam się udać? Dobra, tam. Dobra, musimy jeszcze naprawić.
Fairy. Tego. Dobra, Tytios, Tytios, Tytios. Szukamy teraz tego Tytiosa całego. Tutaj. No, nie wiem ile nagrywam, ale to będzie dosyć spory odcinek. Chyba to. Tak, Asterio. No, zaszczyt, zaszczyt. O! O! Teraz będzie mi to sprzedać, o, super. Jakiś ludzik. Jeden. Ty. Kurczę. Nie wiem, czy się uda w ogóle dzisiaj to też zrobić z tymi grocami. Nie strzelać do mnie, frajerzy. Dwa. Dobrze idzie powoli, ale idzie. Kurczę. No lol, no zostawcie mnie. Ouch, przylagowało. Dosyć ładnie. Jak to się format... No nie! Dobra, wracamy po małym cięciu, bo mnie zlagowało w ogóle z minimalizowaną grę i tak dalej. Tak, tak. Nie, omega zostało naprawczego cholera. Gdzie ja mam tym razem się udać? Tam. Tu, okej. Okay. Ja przecież brałem do jednej planety, super. Komiksy roboty, latanie w tej wewte. Normalnie chyba wezmę ich kilka na zapas, tych będzie. Rekinoid, spoko. Ciebie bez zewesku. Okej. Okay. Jakoś idzie. Dobra, niedługo chyba zakończyłem ten odcinek, bo już długo chyba trwa dosyć. Nie atakujcie mnie! Okej, jest Gites. No ile będą mnie tak jeszcze atakować? W miarę zbliża się do jądra galaktyki, co stojnie wykreślać kurs między studniami grawitacyjnymi. Liczny słupis gwiezdny. Stwierdzacie gleby zasobiczej. Okej. Dobra. To ja zakończę w tym miejscu. Ja się może poza odcinkiem z nimi tam jakoś zakumpluję czy coś. Ale co już pokażę wam. Więc... Groksowie się z wami żegnają. Do zobaczenia, do zobaczenia. Zapraszam serdecznie do kolejnych materiałów. Trzymajcie się. No i pa, pa.